I zapraszam teraz pana doktora Jana Przybyła, który wygłosi nam referat pod tytułem Polska, Ukraina, historia, a mity. Także będziemy sprawdzali naszą wiedzę z zakresu kresów wschodnich i no, postaramy się złamać kilka mitów dotyczących tamtych rejonów. Także serdecznie zapraszam. Jeszcze pan doktor sobie wyjmuje pewne publikacje i zapraszam w tej chwili, zostawiam w takim razie z mikrofonem. Panie doktorze, proszę bardzo. To pewnie, proszę państwa, tak, no, tylko żeby on tak daleko był, bo ja mam taki głos, że mnie słychać, a wolę jednak nie trzymać tego, nienawidzę tego urządzenia. Proszę państwa, przez 18 lat zdarzyło mi się wykładać na wyższej uczelni i robiłem to bez mikrofonu. I słychać, tak? Nie będzie na transmisji słychać. Ach. Proszę państwa, no niestety mnie zmuszają do tego. Nienawidzę tego urządzenia. Proszę państwa, ja troszeczkę myślałem, że będzie troszeczkę inny temat. Nie Polska, Ukraina, ale idylla kresowa. Mity i rzeczywistość. Proszę państwa, bo my w Polsce kresów nie znamy tak naprawdę. Oprócz ludzi, którzy tam mieszkali, no ale oni już praktycznie powymierali, to my kresów nie znamy. My o kresach gdzieś tam czytamy. Czy to w opracowaniach historycznych, czy to w pamiętnikach, gdzieś tam my czytamy, ale kto z nas tam był? No ja byłem 260 razy i trochę znam, bo tam na przykład w Zbarażu, w Kamieńcu, gdzieś tam to ja wiem, gdzie się mogę potknąć, nie? Proszę państwa, czy pod Chocimiem? No kto był pod Chocimiem? Kiedyś byłem z komisją egzaminacyjną kuratorium łódzkiego. Lata temu. Ludzie, którzy gdzieś tam nadzorowali matury i tak dalej, i tak dalej. Zachwyceni, Kamieniec, Chocim, Zbaraż, tu trzeba szkoły przywozić, tu patriotyzm uczyć. Przyjechali? Nie. Nie, proszę państwa. Liceum imienia Tadeusza Czackiego z Warszawy. Chlubny wyjątek. Byłem z nimi parę razy w Krzemieńcu, w Kamieńcu, w Zbarażu. Byłem z nimi, tak. U patrona, u Tadeusza Czackiego. Zresztą bardzo serdecznie byli przyjmowani w Muzeum Słowackiego i w samych budynkach policjalnych, tam w tej chwili szkoła ukraińska jest. Tak, można, to zależy od nauczycieli. Ale są tacy, którzy wolą tą młodzież wywieźć do Euro Disneylandu, do Hansa Parku na przykład, a przywieźć pod Chocim, żeby zobaczyli, jak wyglądała bitwa pod Chocimiem tak naprawdę, w terenie, jak to wyglądało. Co widzieli obrońcy Kamieńca stojąc na wałach Nowego Zamku, kiedy wyłoniły się szeregi Turków na 14 kilometrów rozciągnięte 7,5 kilometra w głąb i 200 tysięcy wozów taborowych. Z tych wałów widać, to jest 60 metrów tam w dół do kanionu. Jak namioty rozbili, jak to by kto pola śniegiem posypał, pisał stolnik Makowiecki. A jak ogniska rozpalili, to jakoby gwiazdy na niebie. I te 1060 żołnierzy siedzących na tych zamkach, a 120 tysięcy po drugiej stronie. I 40 armat, prawda, w twierdzy, a 120 dział po drugiej stronie, z czego 26 kolubryn, dwa razy takich jak ta pod Częstochową z filmu. Notabene nie było takiej kolubryny pod Częstochową, to jest wymysł. Bo gdyby była, to by w 2 godziny ten klasztor rozwaliła, naprawdę. Ja wiem, co to jest kolubryna. 45-funtowe kolubryny mieli Turcy, a ta z filmu Potop to była 26-funtówka. To sobie wyobraźcie państwo, jakie potwory Turcy przyciągnęli pod Kamieniec. Największe działo w Kamieńcu to była 12-funtówka. Z czym do gości? Tylko 4 działa polskie mogły donieść do stanowisk tureckich. Taka jest prawda. A jakie są mity? No, że gdyby nie tchórzliwość Potockiego, prawda, i biskupa Kamienieckiego, to by twierdza się nie poddała. No guzik, prawda. Pan Sienkiewicz nigdy w życiu nie był w Kamieńcu. Jak Kamieniec zobaczył Kasprowicz, to go zamurowało i napisał hymn Święty Boże. Go zamurowało. Grecka litera omega,
Kanion 40 metrów głęboki, ściany proste, jak nożem uciął, w dole płynie rzeka, w bramach tamy, zastawili tamy, kanion cały zalany, nie ma podejścia. Twierdza nie do zdobycia szturmem. Ale Turcy mieli działa, które ustawili w odległości 3 kilometrów i tłukli jak do kaczek, bo tylko 4 polskie działa były w stanie dosięgnąć ich stanowisk. Taka jest prawda. Jakie mamy? Czym my żyjemy? Wołodyjowski wysadził twierdzę w powietrze, a Guzik, prawda, bo nie wysadził. To był zawodowy żołnierz i on wiedział, że 700 piechoty wynajętych, zresztą 500 piechoty wynajął biskup krakowski za własne pieniądze, proszę Państwa. Resztę landskorońscy, krasińscy przyprowadzili żołnierzy, bo stała załoga twierdzy kamienieckiej w czasie pokoju to było 200 ludzi, na więcej Sejm pieniędzy nie dawał. 200 ludzi. Wyobraźmy sobie, idzie 120 tysięcy Turka, a tam 200 ludzi sobie siedzi. Oni sobie mogli się bronić. Oni mieli w sumie ponad 2000 żołnierzy w mieście i na zamkach, proszę Państwa, i co siódma strzelnica była obstawiona. Co siódma strzelnica. Sobieski, największy autorytet wojskowy chyba w Europie, nie sądził, że Kamieniec dłużej niż 3 dni się utrzyma. A wytrzymał tydzień właściwego oblężenia i drugi tydzień blokady, czyli w sumie 2 tygodnie. To był cud, absolutny cud. Wołodyjowski się nie wysadził w powietrze. On miał 700 ludzi, których miał wyprowadzić z zamku i przyprowadzić do Sobieskiego, który miał 3,5 tysiąca wojska wszystkiego. To była potęga, 700 ludzi. Ktoś zaprosił prochownię, wybuchło 200 beczek prochu, 700 ludzi zginęło, w tym Wołodyjowski, zginęło ich więcej niż w czasie całego oblężenia. On się nie wysadził w powietrze. Proszę Państwa, gdzie w tamtym czasie katolika by pogrzebano w kościele z uroczyście, prawda, samobójcę? Pod płotem by go pochowali. To można, jak ktoś nie zna historii, to może w takie bajki wierzyć. Druga sprawa, pogrzeb w kolegiacie stanisławowskiej, pamiętamy? Proszę Państwa, kolegiatę stanisławowską konsekrowano 30 lat po śmierci Wołodyjowskiego. Nigdy jego trumna nie była w Stanisławowie, bo i kolegiaty wtedy nie było. Pochowano go w kościele franciszkanów, gdzie stary był gwardianem, a potem przeniesiono trumnę po 27 latach do katedry, do podziemi. Taka jest prawda. Proszę Państwa, my Kresów nie znamy, my żyjemy idyllą. Czytamy Sesienkiewicza, jak to pięknie się tam żyło i nagle tu nie wiadomo skąd, bunt jakiś, to. Proszę Państwa, kompletne bzdury. My nie wiemy, jakie jest podłoże tych buntów. My nie wiemy, skąd się ta nienawiść wzięła. Zakończenie ogniem i mieczem, prawda? Że ta zrujnowana Polska, zrujnowana Ukraina, tam nienawiść, prawda, wzrosła w serca, zatruła krew pobratymczą. Tak! A skąd ona się wzięła? O tym już nie ma mowy. Jest parę fragmentów, które ludzie puszczają mimo uszów, ogniem i mieczem, bo sobie myślą, to propaganda jest. Chmielnicki. Ten taki monolog Chmielnickiego, troszeczkę już podpity, tam Skrzetuski zarzuca różne rzeczy i Chmielnicki odpowiada, kto dzisiaj szczęśliwy na Ukrainie? Królewięta, garść szlachty, a reszta bydło. To są historyczne słowa. Proszę Państwa, zaraz do tego wrócimy. Skąd się to wszystko wzięło? Proszę Państwa, i nieszczęście Polski, i nieszczęście Ukrainy polega na tym, że tak Polacy, jak i Ukraińcy nie znają historii, a żyją mitami historycznymi. Nie znają historii. Bo gdyby Polacy znali dobrze swoją historię i Ukraińcy znali dobrze swoją historię, to by się porozumieli. To by się porozumieli. I o takie porozumienie, proszę Państwa, występowali, nawoływali do takiego porozumienia narodowy wieszcz Ukrainy Taras Szewczenko, którego tutaj 2 tomy poezji zebranych mam po ukraińsku. Ja Państwu przeczytam parę fragmentów, szczęki Wam opadną, nikt tego nie zna w Polsce. A dlaczego? I na Ukrainie podejrzewam też nie, chociaż w każdej wsi Szewczenko ma pomnik. Proszę Państwa, wracając do początku. 1569 rok, Unia Lubelska. Tak zwane województwa ukrainne, tak wtedy nazywano, wchodzą w skład nowo utworzonej Rzeczypospolitej. To jest województwo bracławskie i województwo kijowskie. Te województwa zwano Ukrainą. Nie żadne inne. Jeszcze w 1648 roku statyści, politycy i dowódcy wojskowi, hetmani,
bali się, co to będzie, kiedy Chmielnicki z wojskiem wkroczy na Ukrainę z Zaporoża, czyli Zaporoże wtedy nie było żadną Ukrainą. Ja to kiedyś jednemu takiemu powiedziałem, to nacisnął kaszkiet na uszy i uciekł, bo powiedział, że jeszcze hełm oddamy, bo to Ukraina jest. Ja mówię, że Chmielnicki to używał nazw historycznych, Podlasie, Podole, Ruś i tak dalej, wybije z niewoli lackiej cały ruski naród, o żadnej Ukrainie ani słowa. No, mniejsza o to. W każdym razie Polacy opowiadali taki dowcip, że wchodzi taki nacjonalista nawiedzony do sklepu z wyposażeniem dla szkół i mówi, poproszę globus Ukrainy. Proszę Państwa, można kupić atlasy historyczne do nauki szkolnej. Szkoda, że nie ma kolegi tu Marcina, bo ja mu podarowałem taki atlas. Gdzie sięgają etnicznie ukraińskie ziemie, proszę Państwa? Po Kraków. To jest współcześnie wydawane, to można kupić w księgarniach. Mogę powiedzieć, gdzie? Tak. W tej chwili słyszałem, w internecie przeczytałem, powstała w Werchownej Radzie w Kijowie jakaś komisja do spraw tam etnicznie ukraińskich ziemi i tak dalej, prawda? No to są jawne prowokacje, oczywiście nikt na to nie reaguje. Dlaczego? Bo w Polsce nie ma polityki historycznej. Nie ma. Za pieniądze podatnika polskiego różne mniejszości wydają różne sobie publikacje, jawnie antypolskie. Nikt tego nie czyta. Co to, języków nie znają? Dyzmy jedne? Proszę Państwa, tak. Widocznie nie znają. Albo udają, że nie znają. W świętej pamięci profesor Wolniewicz pewnych panów z tytułami nazwał, że to są panowie w gronostajach z królika. I oni się boją pewnie, bo jakby zaczęli prawdę mówić, to by grancików nie dostali. To by ich nie zapraszano na konferencje międzynarodowe. Tak. Gdzie oni są? Nasi sąsiedzi dookoła mają politykę historyczną. Jakbyśmy poczytali to, co oni piszą, to byśmy własnej historii nie poznali. Tak. Czytam na Kalembergu, Jan Sobieski odbył naradę z dowódcami zachodnioeuropejskimi i ukraińskimi. Jakimi? W Kijowie w nowo otwartym muzeum jest Jan Sobieski jako król ukraiński oczywiście, który pobił Turków pod Wiedniem. Proszę Państwa, ja im nawet mówiłem lata temu, że oni mają prawo mówić o nim nasz król, ale to nie był żaden król ukraiński, tylko to był władca Rzeczypospolitej. Ale mają prawo o nim powiedzieć, że to nasz król, dlatego że on urodził się w Olesku, 65 kilometrów za Lwowem na wschód i połowa jego rodziny to są Daniłowiczowie. Potężna magnateria ruska. No ale połowa no to Sobiescy i jeszcze wcześniej Żółkiewscy. Prawda? No, dwa tomy. Proszę Państwa, co my tutaj mówimy o propagandystach zwykłych? Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Filozofii. Dwa tomy. Ukraińscy humaniści epoki odrodzenia. Nazwiska. Stanisław Orzechowski. Proszę Państwa, urodzony w Przemyślu. On o sobie pisał po łacinie. Gente rutenus nazione polonus. Z urodzenia Rusin, z narodowości Polak. Tak o sobie pisał Stanisław Orzechowski. Tu jest ukraińskim humanistą. Ale dlaczego jest ukraińskim humanistą? Otóż, proszę Państwa, we wstępie czytamy i tutaj następna rzecz. Gdzie jest interwencja strony polskiej na takie diktum? Dlaczego oni są nazwani ukraińskimi humanistami? Prawie wszyscy z nich, tam są wymienieni różni, między innymi Orzechowski, prawie wszyscy z nich po ukończeniu wyższej edukacji na uniwersytetach zachodnioeuropejskich pracowali, uwaga, w tak zwanym województwie ruskim wchodzącym w skład państwa polskiego, w którym znajdowały się, i uwaga teraz, takie obecnie polskie miasta, tak jakby wtedy nie były, Jarosław, Przemyśl, Nowe Miasto, Sanok. Dziękuję. Akademia Nauk. To jest polityka historyczna. Gdybyśmy przeczytali w encyklopedii brytyjskiej
w dwóch wydaniach, Kamieniec Podolski. W jednej był stolicą litewskiej prowincji Podole, ani słowa o Polsce. W drugiej po raz pierwszy w swoich dziejach został zdobyty w 1672 roku przez, uwaga, kozaków hetmana Doroszenki przy pomocy armii sułtana Mahometa IV. Doroszenko miał gdzieś tam kilka tysięcy ludzi, nie miał żadnych tam armand oczywiście oblężniczych. No, Mahomet IV miał 120 dział, w tym 26 wielkich kolubryn i 10 ogromnych moździerzy, które waliły kulami ćwierćtonowymi. Ale to kozacy zdobyli Kamieniec oczywiście przy pomocy armii sułtana. To jest w encyklopedii brytyjskiej i oni się na to powołują. Proszę bardzo, nawet encyklopedia brytyjska o tym pisze. To jest, proszę Państwa, polityka historyczna. Gdzie jest nasza reakcja na to? Są instytucje w Polsce, które biorą pieniądze na takie rzeczy. I co oni robią z tymi pieniędzmi? Zadajmy te pytania. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Gdzie jest polityka historyczna? Gdzie są ludzie czytający w kilku językach te materiały i dający odpowiedź? Bo jak wejdziemy w internet, to politykę historyczną naszych sąsiadów Rosji, Białorusi, Ukrainy my znajdziemy w kilku językach w internecie. Po angielsku, po niemiecku. A gdzie polska reakcja na to wszystko? Zachód to kupuje, Zachód w to wierzy po prostu. Zachód w to wierzy. Ja widziałem, jak przewodnik w Kijowie pokazywał w Soborze Sofijskim grobowiec Jarosława Mądrego i mówił, że to był król Ukrainy. Ja widziałem to, ja to słyszałem. Poczytajmy w internecie te strony, to zobaczymy, co tam będzie. To jest polityka historyczna. To jest jedna strona medalu. Postarzanie swojej historii, jakieś tam wyciąganie genealogii, Bóg wie od króla Ćwieczka, to nie jest ich specjalność tylko. Nie, 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 proszę Państwa. W internecie ktoś dowcipny, jakiś internauta wstawił taki fajny fotomontaż. Siedzą dwa posągi, chyba Amenhotepa III, Zabu Simbel. Takie kolosy siedzą, prawda, i w ciemnych okularach jeden ma harmoszkę, a drugi bałałajkę. No bo tam w Rosji też są tacy turbosłowianie, którzy to, no wiadomo, Rosja najstarszy naród na świecie. Na Ukrainie jest dokładnie to samo. Też w Polsce też mamy turbosłowian, turbolechitów, jak ich tam zwą, tak zwą. W każdym razie było mocarstwo Wielka Lechia, jak wiemy, tak. Na dinozaurach jeździli husarze pewnie. W każdym razie, proszę Państwa, pismo Postup we Lwowie zamieściło lat temu chyba z 15 nawet taką karykaturę. Siedzi dwóch takich na trawie, na bosaka, w takich haftowanych ludowych koszulach z osełeccami, z wielkimi wąsami. No i jeden mówi do drugiego, wiesz, nasi uczeni znaleźli szczątki proto-Ukraińca i można dzisiaj z całą naukową pewnością stwierdzić, że małpy, od których pochodzą ludzie, były Ukraińcami. To nawet sami sobie kpią już z tego po prostu, z tych idiotyzmów. No ale, proszę Państwa, internet jest pełen z kolei naszych idiotyzmów. Jak to różni turbolechici piszą, że przecież w Krakowie, w Pałacu Biskupów Krakowskich jest cały poczet królów przedmieszkowych i tak dalej, władców i tak. Proszę Państwa, Jan Paweł Woronicz, tak, który był biskupem krakowskim, kazał wymalować coś takiego na podstawie kroniki Wincentego Kadłubka i paru innych tekstów. No według Wincentego Kadłubka to walczyliśmy tam z Aleksandrem Macedońskim, Bóg wie z kim jeszcze. No, późniejszy troszeczkę Jan Długosz już był trochę trzeźwiejszy, ale też pisał, że w miejscowości Łękno w powiecie łukowskim ziemia nieuprawiana i nienawożona sama z siebie rodzi garnki różnego kształtu. Nowy typ Lemiesza, sięgający głębiej, zaczął wyorywać, wiecie, popielnice, te urny z prochami jakieś prasłowiańskie. Ziemia sama rodzi garnki nieuprawiane. Widzicie Państwo, do czego to może dojść? Tak. Michał Elwiro Andrioli, genialny rysownik, ilustrator, zrobił ilustrację do Lilii Wenedy Juliusza Słowackiego, gdzie też tam różne postaci różnych władców mitycznych wymalował, no i turbolechici się na to powołują. Otóż, proszę Państwa, bardzo ciekawa historia. Jest książka profesora Juliana Maślanki, Literatura, a dzieje bajeczne. Warto to przeczytać, wtedy troszeczkę można zdobyć wiedzy. Ale wracając do Unii Lubelskiej. Proszę Państwa, 1569 rok, Unia Lubelska, właśnie rocznica Unii Lubelskiej. Co my o tej Unii wiemy? A tyle co nic. Że Rzeczpospolita powstała, ale już nie wiemy, jak powstała. A mało brakowało, iby nie powstała.
Dlaczego? Dlatego, że możnowładztwo litewsko-ruskie tej Unii nie chciało. A dlaczego? Proszę Państwa, różnica ustrojowa. W Wielkim Księstwie Litewskim, które się łączyło z koroną polską, Wielki Książę był władcą absolutnym, a w Polsce już nie był. A w Polsce już dawno nie był. W Polsce się musiał liczyć z możnymi, ze szlachtą, przywileje wystawiać. Ile przywilejów królowie polscy wystawili do tej pory, do 1569 roku? Masę. Masę. Chociażby bardzo ważny przywilej neminem captivabimus. Nikogo nie wolno wsadzić do wieży bez ważnego wyroku sądowego. Tak? W Wielkim Księstwie Litewskim Wielki Książę mógł pierwszego lepszego szlachcica powiesić na dębie przydrożnym, bo miał takie prawo, bo był władcą absolutnym, się nie musiał z nikim i z niczym liczyć. I ta drobna szlachta litewska i ruska na kolanach błagała, ta szlachta z Kijowszczyzny, z Bracławszczyzny, ta szlachta z Wołynia, to też było Wielkie Księstwo Litewskie kiedyś, ta szlachta na kolanach błagała Zygmunta Augusta, żeby ich przyjął do herbów polskich, żeby im dał takie prawa, jakimi cieszy się polska szlachta, bo oni już mają dosyć tych królewiąt, tych panów, dosyć ich mają. Ale tacy Radziwiłłowie i inni, którzy byli tak potężni, że się z nikim nie musieli liczyć, a po co nam to? Przecież my na tym stracimy. Zrobili rejwach i opuszczają Lublin. I Zygmunt August, który był jeszcze wielkim księciem litewskim, zrobił genialne posunięcie. Kijowszczyznę, Bracławszczyznę i Wołyń wcielił do korony polskiej, bo mógł, jako wielki książę, bo mógł, według prawa. I oni się przerazili, bo nim zagroził, że on resztę ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego powłącza do korony polskiej. I szybko wrócili do Lublina i podpisali akt Unii. Szybciusieńko. Słynny obraz Jana Matejki. Stoi Zygmunt August z podniesionym krucyfiksem, zaprzysięgając Unię, punkty Unii. I co? I myśmy te punkty złamali. Taka jest prawda. To nie jest, że ja robię tam brzydko we własne gniazdo. Nie, trzeba mówić prawdę, bo jeżeli będziemy żyli mitami, daleko nie zajdziemy. Jaki był punkt Unii Lubelskiej? Bardzo ważny. Prawosławny metropolita Kijowa wejdzie do Senatu. Wszedł? Nie wszedł. A dlaczego nie wszedł? A bo się podniósł wrzask. Już nie będę mówił, kto najgłośniej wrzeszczał. Ze schizmatykiem nie będziemy siedzieli w jednych ławach, prawda? Cofniemy się. Kiedy w połowie wieku XIV Kazimierz Wielki wchodził z wojskami na Ruś, zajmuje Lwów, Halicz, Lwów i tak dalej, co robi przechodząc? Wszędzie gwarantuje dotychczasowe prawa mieszkańcom. Dotychczasowe prawa. Takimi wolnościami, takimi prawami, jakimi się cieszyli za kniaziów tutaj ruskich, takie prawa im gwarantujemy. Nietykalność języka, religii i tak dalej. Proszę Państwa, religia w tamtym czasie to była sprawa kluczowa, podstawowa, ważniejsza od życia. Macie zagwarantowane wolność religii greckiej, tak to mówiono wtedy o prawosławiu. Macie zagwarantowane. Nietykalność cerkwi, nietykalność monastyrów, ruski język w księgach grodzkich w mieście, pieczęcie cyrylickie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kolejni władcy te wszystkie prawa zaprzysięgali. Jagiellonowie i tak. Aż do Zygmunta III Wazy, który wszystko wywalił do góry podszewką, wprowadza Unię Brzeską 1596, delegalizuje de facto prawosławie, klasztory, cerkwie, daje unitom albo rzymskim katolikom. I się zaczynają schody. Zaczynają się powstania kozackie. To wszystko odkryto na nowo w XIX wieku. I co? I nic. O tym pisał Jasienica. Czy ktoś słyszał o tym? Jasienica powiedział, że Unia Brzeska była największym nieszczęściem Rzeczypospolitej, bo rozbiła państwo de facto. Kto to słyszał? A czy kto słyszał w 1620 roku? Ginie hetman Żółkiewski pod Cecorą. Potężna nawała turecka szykuje się następnego roku. Nie ma tej nawały kto odeprzeć, nie mamy tyle wojska.
Co tu zrobić? Zwrócimy się do kozaków. Tak. Ale kozacy powiedzieli, wy nam zalegacie żołd. Wy nam nie wypłaciliście na mundury. My nie mamy z czym pójść, nie mamy kul, nie mamy prochu. Co potrzebujecie? No leże zimowe po bitwie, no to wiadomo, tego jakieś, żeby przezimować, leże zimowe potrzebujemy na w Królewszczyznach. Potrzebujemy pieniędzy na uzbrojenia. Wiecie, ile chcieli? 100 tysięcy złotych na proch i na kule, 100 tysięcy złotych. Przyszło tych kozaków, różnie to oceniają, między 25 a 30 tysięcy, tak oceniają historycy. Żeby wynająć takie wojsko w Europie Zachodniej, trzeba byłoby zapłacić 7 milionów przynajmniej. Oni chcieli 100 tysięcy. Wszystko im obiecano. Wszystko. Wszystko. Mieli chyba 6 tysięcy rejestr, chcieli podwojenie rejestru do 12 tysięcy. Wciągnąć na żołd, do ochrony granic. Wszystko im obiecano. Co było po bitwie? My, Polacy, wygraliśmy bitwę, a wychamy do pługa. I co? I te prawdziwe, prawdziwe, powtarzam, słowa Chmielnickiego z ogniem i mieczem. Jakiej wdzięczności doznało wojsko zaporowskie za krew w obronie Rzeczypospolitej przelaną? Żadnej. Kiedy przyjechała delegacja kozacka na Sejm do Warszawy, żeby się upomnieć o te punkty obiecane, król nawet im dziękuję nie powiedział. Nawet się nie odezwał słowem. W imieniu króla marszałek chyba powiedział, aha, nie, oni powiedzieli, że no przecież Rzeczpospolita to jest nasza matka, my jesteśmy dzieci jednej matki. Rzeczpospolita to jest jedno ciało. My jesteśmy jak jedno ciało. Wiecie, co usłyszeli? Tak, jesteście jako jedno ciało, ale wy jesteście jako włosy i paznokcie, jak zanadto odrastacie, trzeba was przycinać. Co byście państwo powiedzieli na takie słowa? A mimo tego, 11-12 lat później poszli jeszcze Polakom na pomoc pod Smoleńsk, zaatakowany przez Moskwę, ale to już było po raz ostatni. Jedno z powstań kozackich, jak się skończyło? Ano, mieli obiecane, że jeżeli wydadzą starszyznę i złożą broń, to pójdą do domów. Jak wydali starszyznę i złożyli broń, szlachta rzuciła się szablami i bezbronnych rozsiekła. A myślicie, że oni tego nie pamiętają? A po dziś dzień pamiętają. I dziwimy się? My o tym nie wiemy, ale tak było. Hetman włosy sobie z głowy rwał, powiedział, no, no ja nic nie mogę zrobić, to pospolite ruszenie. To pospolite ruszenie. Szlachta z szablami się rzuciła na bezbronnych i rozsiekła. Prawda? A potem my się dziwimy, w powstaniu Chmielnickiego, proszę państwa, ani jedna twierdza nie padła wzięta przez kozaków. Szturmem wszystkie padły zdradą. I my się później dziwimy, że zdradzano na każdym kroku i tak dalej, i tak dalej. A myśmy nie zdradzali? Myśmy zawsze słowa dotrzymywali? Ha, guzik, prawda. Wracając do tej Unii Brzeskiej. Proszę państwa, Taras Szewczenko, narodowy wieżu Ukrainy, no dla nich to jest jak Mickiewicz dla Polaków. Proszę państwa, on był chłopem pańszczyźnianym. Był chłopem pańszczyźnianym i już jako dorosły człowiek został z poddaństwa wykupiony. Za ogromną sumę, chyba 2000 rubli, to była olbrzymia suma w tamtym czasie. Był w Warszawie jeszcze jako poddany. Był w Warszawie ze swoim panem, bo dosyć wcześnie u niego odkryto talenty snycerskie, malarskie i tak dalej. I pan go zabierał i był i widział wybuch powstania listopadowego w Warszawie z okien, tam gdzie mieszkali. A że ktoś tam się dziwi, a co ten pomnik Szewczenki robił w Warszawie? No był w Warszawie i widział wybuch powstania listopadowego. Napisał sporo różnych rzeczy i proszę państwa, jego najsłynniejszy utwór Hajdamaki. Opisanie rzezi Humania 1768 rok. No i tam są te sceny w cerkwiach, święcą kosy, święcą noże, prawda, do mordowania lachów. No i później ktoś to sobie bierze za wzór. No proszę bardzo, Szewczenko to opisuje tak. Proszę państwa, to są nieuki, bo oni Szewczenki naprawdę nie doczytali. Oni se czytali tych hajdamaków, ale ich nie doczytali, że było ciekawiej, Szewczenko na końcu napisał przedmowę. Na końcu. I co tam jest napisane? Ja to z ukraińskiego od razu będę tłumaczył. Chwała Bogu, że to wszystko minęło.
Pamiętajmy, że jesteśmy dziećmi jednej matki, że my wszyscy jesteśmy Słowianami. Serce boli, ale trzeba o tym mówić. Niech pamiętają synowie i wnuki o tym, że ich ojcowie się pomylili. Pisze Taras Szewczenko. Że ich ojcowie się pomylili. Niech znów bratają się ze swoimi wrogami. O tym, co działo się na Ukrainie w 1768 roku, opowiadam tak, jak to słyszałem od starych ludzi. Niczego wydrukowanego, niczego krytycznego nie czytałem. Bo zdaje się, że nie ma takich rzeczy. I on tu pisze, jeśli starzy ludzie kłamali, no to ja kłamię razem z nimi. Kiedy poszedł w kamasze za swoją działalność do twierdzy w Orenburgu, spotkał tam Polaków, również zesłańców. Spotkał tam Polaków i ci Polacy go troszeczkę wyprostowali, że to nie jest tak do końca, że to nie jest tak do końca prawdą to wszystko po jednej, po drugiej stronie, że trzeba się dogadać i tak dalej. I proszę Państwa, napisał wiersz do Polaków. Kto zna wiersz Szewczenki do Polaków? Proszę Państwa, gorzkie słowa, bardzo gorzkie słowa. My o tym nie wiemy. My, dla nas Unia Brzeska to jest powód do chluby. Trentowski pisał w XIX wieku zupełnie co innego. Jasienica w XX wieku pisał co innego. No ale dla niektórych Unia Brzeska to jest osiągnięcie. Proszę Państwa, kiedy jeszcze byliśmy kozakami, a o Unii nawet nie było słychać, pisze Szewczenko, jak nam się tu wesoło żyło. Brataliśmy się z wolnymi Lachami. Chlubiliśmy się naszymi wolnymi stepami. Kochaliśmy się w sadach. Dziewczyny były jak lilie. Matki były dumne ze swoich synów. Synowie byli wolni. Byli pociechą matek na stare lata. I uwaga, i tu się zaczyna. A potem z imieniem Jezusa Chrystusa przyszli ksiądzy, pisze Szewczenko, ksiądzy, i podpalili nasz cichy raj i rozlali szerokie morze łez i krwi, namordowali ludzi w imieniu Chrystusa. Toczą się głowy, kat się sroży, a ksiądz skażonym językiem, czyli po łacinie, krzyczy Tedeum, Alleluja. Ale zakończenie. Oj, tak było, było, przyjacielu Lachu, bracie. Nienasyceni księża, magnaci, oni nas poróżnili, oni nas skłócili, a tak to byśmy sobie żyli, jak kiedyś. I to zakończenie. Podaj rękę kozakowi i daj mu czyste serce i znowu, i tutaj uwaga, w imieniu Chrystusowym odnowimy nasz cichy raj. Uwaga, w imieniu Chrystusowym. I tak było. Proszę Państwa, połowa XIX wieku, rodzą się różne ruchy na Ukrainie, takie narodowe. Przypomnijmy, że dla zaborcy, dla Moskala, to była Małorosja. Ten język, którymi Ukraińcy mówili, to był język, to była chłopska gwara małorosyjska. Tak to wtedy uważano. Za pisanie w tym języku się szło na Sybir. Szewczenko trafił właśnie w sołdaty za pisanie po ukraińsku. I proszę Państwa, nasi ludzie, przecież u nich inteligencji jeszcze nie było. Przecież Szewczenko to jest inteligencja w pierwszym pokoleniu. Był chłopem pańszczyźnianym, który był geniuszem. Proszę Państwa, książka. Kapitalna książka. Może nawet gdzieś tutaj mam tytuł tej książki.
Noce ukraińskie. Tak, Noce ukraińskie, taki jest tytuł tej książki. Podtytuł jest coś tam, ach, tu mam tą kartkę. Nie, to też nie. Nie wiem, czy tam biografia, czy życiorys geniusza, to Oszewczęce. Oszewczęce, taka książka, Noce ukraińskie. Genialna książka, kapitalna książka. I tam właśnie to wszystko jest pokazane, cała ta jego historia. Ale co on by sam zrobił? On chłop pańszczyźniany, czy były chłop pańszczyźniany, no ale to... Proszę Państwa, masa szlachty. Masa szlachty sobie przypomniała swoje rusińskie korzenie. I masa też szlachty polskiej włączyła się w tworzenie tego ruchu narodowego ukraińskiego, który był zdecydowanie nastawiony antymoskiewsko. Rosja sobie przywłaszczyła nazwę Rusi. Prawda? Car wszech Rusi. Proszę Państwa, kiedy w Kijowie było 150 cerkwi, to w miejscu, gdzie dzisiaj jest Moskwa, to jeszcze był las i niedźwiedzie chodziły. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Car se to przywłaszczył. Przedtem nazywano po łacinie Moskowia po prostu, a tak to Moskwa mówiono, nie? Tu jest Ruś, a tam jest Moskwa. No przecież królowie polscy byli wymieniani, wielki książę taki, ruski, pruski, mazowiecki i tak dalej, nie? Nie rosyjski, ruski. Bo Moskwa to było co innego zupełnie. I to, co Matejko malował, hołd Szujskich, to nie jest żaden hołd ruski, to jest hołd moskiewski, proszę Państwa. To jest hołd moskiewski. Ruś w tamtym czasie stanowiła część Rzeczypospolitej. Mamy tyle do przerobienia materiału. Tylko pamiętajmy, że to była Rzeczpospolita ogromna, ale to była Rzeczpospolita wielonarodowościowa, wielokulturowa. A dzisiaj by niektórzy... Polska była od morza do morza. Nie była Polska od morza do morza, proszę Państwa. Wielkie Księstwo Litewskie było dwa razy takie jak Królestwo Polskie. Nie czarujmy się. 20 kilka lat temu jedna pani, mocno nawiedzona, jesteśmy pod Kijowem, ona krzyczy na cały autobus, to wszystko było kiedyś nasze. No proszę Państwa, no płakać się chce na taką wiedzę. Jeżeli my będziemy takie rzeczy gadać, to my się z nikim nie porozumiemy. Jeżeli my będziemy takie rzeczy gadać. Lucjan Siemiński napisał taką książeczkę Obóz Klasyków. No ta książeczka ma 100 kilkadziesiąt lat. Obóz Klasyków. I on tutaj pisze, jak to zgromadzeni w salonach warszawskich klasycy kpili sobie z młodych romantyków i uważali, jakim prawem Litwini wtrącają się do naszej literatury. Chodziło o Mickiewicza. On pisał Litwojczyzno moja, tak. I po 1831 roku na emigracji natychmiast potworzyły się sekcje w Paryżu. Sekcja litewska, tak, i sekcja ruska była też. Tak, tak. Ci ludzie czuli odrębność. Janusz Radziwiłł, ten z Potopu, pisał listy do swoich krewniaków, narzekając na to, że Polacy łamią traktaty Unii Polsko-Litewskiej. Że na siłę usiłują polonizować, co się tylko da. Proszę Państwa, taka jest niestety smutna prawda. 260 razy byłem na Kresach południowo-wschodnich. Ja to potwierdzam. My śpiewamy tutaj o konfederatach barskich pieśni, a nie wiemy, jak oni byli znienawidzeni na Ukrainie i na Podolu. Biskup Kamieniecki, stryjeczny dziadek Zygmunta Krasińskiego, poety Adam Krasiński, pisał uniwersały, w których groził ekskomunikom konfederatom barskim za prześladowanie prawosławnych i Żydów. Szewczenko opisuje taki przypadek, wpadają konfederaci do karczmy i natychmiast Żyda biorą, przypiekają mu pięty, gdzie talary zakopał. No on tego nie wziął z powietrza. Ja mam taką książeczkę, też grubo ponad 100 lat, masz dziejów hajdamatczyzny, gdzie są listy jeszcze z 1768 roku pisane do Warszawy, do króla, ze skargami na różnych szlachetków, starostów i tak dalej, którzy najeżdżają bogatych chłopów, zabierają im świnie, bydło i tak dalej, i tak dalej. Tak, jeszcze wtedy. Albo że ksiądz, tak, bierze sobie oddział dragonów i najeżdża pobliski monaster i jakiemuś tam batiuszce zabiera ziemię, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest w dokumentach, to nie ja zmyślam. Proszę Państwa, trzeba iść do archiwum i sprawdzić. Te krzywdy się kumulują.
Jeżeli ja mieszkam gdzieś tam 500-600 lat, gdzieś tego, a przychodzi jakiś człowiek obcy i mówi, ty chamie, taki owaki, prawda, i tak na mojej ziemi, prawda? No więc to trzeba brać pod uwagę. Albo mówi, że moja wiara to jest bara chłopska wiara, to nasza jest jedynie słuszna, jedynie prawdziwa. Gdyby ktoś opublikował listy kanclerza litewskiego Lwasa Piechy do świętego później Józefata Koncewicza, to byśmy dopiero zobaczyli. Gdyby opublikowano te korespondencje. O tym Polacy nie wiedzą. Miłośnicy Unii o tym nie wiedzą. Kto rozkopywał cmentarze, trupy wyrzucał, prawda, i żeby na rozszarpanie psom i tak dalej, tak. No, że potem został zamordowany przez motłoch w Witebsku. No ale znajmy okoliczności. Nikt nie usprawiedliwia okrucieństw, mordów i tak dalej, ale trzeba sobie też przyjrzeć się pewnym okolicznościom, co się tam działo. Janusz Radziwiłł, o którym mówiłem, miał pretensje do Polaków. My cały czas tutaj czytamy sobie nad Niemnem, tu czytamy pana Wołodyjowskiego Ogniem i Mieczem, Bóg wie co tam jeszcze, widzimy idyllę kresową, tu dwór, tu tego, jak to sielsko, anielsko się żyło. Proszę państwa, Wielka Miłość Balzaka, znamy film? Wierzchownia, 60 wiersz od Bertyczowa, pałac się zachował. Co? Po żniwach państwo sprzedają zboże do Odessy, biorą pieniądze i co robią? Pakują kilkadziesiąt wozów i jadą na kilka miesięcy do Florencji, do Nicei, zwiedzać Rzym, Neapol i tak dalej, a ten chłop siedzący na najżyźniejszej ziemi w Europie przymiera głodem. W Białej Cerkwi był taki lekarz Polak, który starą hrabinę Branicką, słynęła ze skąpstwa nieprawdopodobnego, podobno większość dnia spędzała w skarbczyku dukaty złote licząc, była hipochondryczką, ciągle na coś umierała, globusa miała tam Bóg wie co jeszcze, a on ją leczył, oczywiście placebo jakieś jej tam dawał, a za te dukaty, które od niej wyłudzał, leczył ludzi po wsiach. Drugi taki przykład był Antoni Rolle w Kamieńcu Podolskim, lekarz. Proszę państwa, Kamieniec liczył wtedy około 40 tysięcy mieszkańców, za jego pogrzebem szło przeszło 50 tysięcy ludzi, bo leczył całe wsie za pieniądze, które wyłudzał od bogatych hipochondryków. Tak się ludziom żyło fajnie. A poczytajmy, polecam, Powieści ludowe Józef Ignacy Kraszewski. On 7 lat mieszkał w Żytomierzu, tam był dyrektorem teatru, redagował czasopisma. On wiedział, jak się tam naprawdę ludziom prostym żyło po wsiach. Budnik, Ulana, Ostap Bondarczuk, takie opowiadania. Ludzie pod konarami potężnego dębu sobie ryli jakieś ziemianki i tam mieszkali. Tak się żyło. Tak. Jedni sobie jechali na kilka miesięcy do Nicei, do Neapolu, zwiedzali sobie Pompeję, Herkulanum, a inni zdychali z głodu. Proszę państwa, taki jest obraz kresów tamtych. Księkiewicz to jest, on pisał dla pokrzepienia serc, a Kraszewski był jeszcze zawodowym dziennikarzem. I on opisywał tak, jak to naprawdę wyglądało i dlatego warto czytać pamiętniki. Ja państwu powiem tylko tyle. Dopóki w Polsce naprawdę nie powstanie instytucja z prawdziwego zdarzenia, która się zajmie polityką historyczną, dopóki w tej instytucji nie będą ludzie kompetentni zamiast dyzm, którzy ani języków nie znają, prawda, odpowiednich, ani kwalifikacji nie mają, ale za to mają przynależność partyjną, taką owaką, dopóki nie powstanie taka instytucja fachowa, która się tym zajmie, dopóty wszyscy inni będą za nas pisali historię, a świat zachodni będzie w to wierzył, bo im tak wygodnie. Bo im tak wygodnie. I się okaże nagle, że nas nie ma. Że Polski nie ma. Że to wszystko jest ten kraj, ten kraj, ten kraj. Tak się pięknie podzielą etnicznie, że nas taka kiszka zostanie wąziuteńka, prawda, i tak dalej, nie? To jest moje wołanie o politykę historyczną. Mówię, kresy są piękne, kresy są cudowne, ale proszę państwa, sięgnijmy do historii, nie do mitów historycznych, czego życzę i nam Polakom, i naszym sąsiadom również. Niech oni sięgną do historii. Przykład ostatni, Białoruś sięgnęła do historii. Oni są dumni z tego, że przynależeli do Rzeczypospolitej. Pojedziemy do Miru, do Nieświeża i tak dalej, tam są kontusze, tam są zbroje.
Oni są z tego dumni. Oni są z tego dumni. My musimy przyznać, że no niekiedy nasi przodkowie zachowywali się nie tak. Musimy to przyznać. Nie usprawiedliwiając okrucieństw z drugiej strony. Absolutnie nie usprawiedliwiając. Tylko, że jeżeli my się przyznamy do pewnych rzeczy, a oni będą gloryfikować i pomniki stawiać no, ludziom, którzy by w innych warunkach prawda, skończyli no, nie tak, no to my się wtedy nie dogadamy. Ale jeszcze raz przypominam, jest taka kapitalna książka My, szlachta ukraińska. To są rzeczy nieznane w Polsce. Jeden z wybitniejszych historyków ukraińskich sprzed I wojny światowej, Wiaczesław Lipiński. On się nazywał tak naprawdę Lipiński Wacław. Polska szlachta rodowita. On w Kijowie poznał różnych studentów, tam się z nimi zaprzyjaźnił. Aleksander Barwiński, znowu korzenie polska szlachta. Facet, proszę państwa, był tajnym radcą gdzieś w parlamencie, był w Wiedniu i tak dalej, i tak dalej. Egzamin gimnazjalny na nauczyciela gimnazjalnego w Złoczowie składał po polsku, po ukraińsku i po niemiecku. Korzenie polska szlachta. Ale co? Jeden mianownik nas musi łączyć. W imieniu Chrystusowym. Amen. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi. To jest już któreś wystąpienie na YouTubie. Jest bardzo dużo filmów. Serdecznie polecam. Bardzo interesująco pan doktor mówi. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze gościć pana doktora nie jeden raz.